kolejny raz na moim kanale. Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, pod ostatnim filmem jedna z osób oglądających lub obserwujących mnie postawiła mi kawkę. No, chciałem Ci serdecznie podziękować. Muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się takiej kawki. I jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony, że tak, że ktoś tak to docenia, co robię, i chciałbym również się Tobie odwdzięczyć w jakiś sposób. Mam dla Ciebie również niespodziankę, myślę, że również będziesz zadowolony. Odezwij się proszę do mnie w formie prywatnej oczywiście, no muszę Cię jakoś zweryfikować, więc napisz dokładną kwotę, jaka ta kawka była, a ja obiecuję, że wtedy podeślę Ci coś, co myślę przyda Ci się. Natomiast, no i jeszcze serdecznie Ci za to dziękuję. Naprawdę nie spodziewałem się i byłem bardzo, bardzo, bardzo mile zaskoczony. To tytułem wstępu. W tym materiale postaram się Wam to wyjaśnić, pokazać w ogóle co to jest. I ten materiał będzie bardzo krótki, ale przynajmniej ten wątek będziemy mieli rozwiązany i no i zamkniemy ten temat i będę odsyłał już do tego materiału po prostu w przyszłości. Póki co dziękuję jeszcze raz tej osobie, zapraszam Was do materiału i do zobaczenia za chwilę. Okay, więc przechodząc do dalszej części materiału, przygotowałem dla Was tutaj wkładkę. Proszę się nie sugerować tylko tym, że tu jest na przykład zębatka, bo czasami występuje zabierak, czasami występuje zębatka i to nie ma nic wspólnego z bezpiecznym sprzęgłem, aczkolwiek jest to po prostu jedna z form zamków. Są zamki na zębatkę, są zamki na zabierak. Kiedyś też to już wspominałem. Natomiast tutaj akurat dla przykładu wziąłem jedną taką, bo jedną mam akurat z bezpiecznym sprzęgłem. Jedną mam bez, więc dobrze wszystko pokażę. Ta wkładka, którą teraz macie Państwo na ekranie, nie ma bezpiecznego sprzęgła. No wiadomo, chodzi z jednej i z drugiej strony. Z obydwu stron jest wkładany klucz. Ale co to jest bezpieczne sprzęgło? Bezpieczne sprzęgło to jest nic innego jak część z zamku, która znajduje się właśnie mniej więcej w środku tej zębatki, czyli w momencie wkładania klucza sprzęgło się przesuwa na tą stronę, uruchamiając tą część zamka, natomiast wkładając z drugiej strony klucz, sprzęgło się przesuwa na tą stronę, uruchamiając tą część zamka. I jeśli jest, może tak pokażę, jeśli wkładka nie ma bezpiecznego sprzęgła, a włożymy z dwóch stron klucz, to proszę zwrócić uwagę, jeżeli klucz jest równo ustawiony w pozycji w takiej jak się wkłada, to wkładając z drugiej strony klucz, wypchniemy klucz z zewnętrznej strony, czyli to sprzęgło wypchnie ten klucz, uruchamiając wkładkę od tej strony, w której obecnie jest włożony klucz. Tak samo z drugiej strony, jeśli wypchniemy, proszę zobaczyć, z jednej strony i z drugiej strony wypycha klucz. Ale co będzie, jeśli z jednej strony będzie włożony klucz i przykręcony kawałek? Na przykład załóżmy, że to jest strona wewnętrzna, więc wtedy klucza już włożyć nie można. Przekręcić go nie można, wkładka jest zablokowana i do momentu, kiedy albo ktoś klucza nie wyjmie, albo ustawi w pozycji wejściowej w zasadzie, to tego klucza nie będzie można było włożyć, czyli jak go przekręcimy, on będzie zablokowany. Natomiast bezpieczne sprzęgło polega na tym, że pozwala wkładce, żeby z dwóch stron można było włożyć klucz i żeby z dwóch stron ta wkładka działała. Za chwilę pokażę już na drugiej wkładce właśnie z bezpiecznym sprzęgłem, o co chodzi i na czym to polega. Teraz w tej części materiału pokażę właśnie, to jest wkładka z bezpiecznym sprzęgłem. Tak jak mówiłem wcześniej, proszę się nie sugerować tym, że tutaj się zmienił zabierak, bo nawet gdyby była tutaj zębatka, działanie tej wkładki byłoby dokładnie takie samo. Natomiast tak, z jednej strony oczywiście można włożyć klucz, przekręcić, również można wyciągnąć. Tak samo jak w tej pierwszej, to jest takie same dokładne działanie. Również można włożyć i przekręcić. Natomiast różnica tu jest taka, że po włożeniu klucza, powiedzmy, że ta strona, tak jak było wcześniej, jest stroną wewnętrzną, czyli tu, gdzie jest, to jest mieszkanie, to jest zewnątrz. Więc ktoś, kto ma włożony klucz od środka i ktoś włoży klucz od zewnątrz, klucz dochodzi do końca,
tam nie można było, jak był klucz przekręcony lub wypychał ten klucz z tej strony. Natomiast tutaj jak jest bezpieczne sprzęgło, czyli to sprzęgło z dwóch stron teraz nie przepycha się na żadną stronę wypychając klucz, tylko one po prostu ma taką sprężynkę, gdzie z dwóch stron pozwala do końca kluczowi wejść do rotora. No i można normalnie wtedy ten zamek tak samo z jednej, jak i z drugiej strony przekręcić. Nie ma najmniejszej różnicy, że na przykład klucz będzie przekręcony kawałek i tak jak wtedy w tym poprzednim przykładzie nie mogłem do końca klucza włożyć. Natomiast tutaj mogę włożyć klucz do końca i on będzie działał normalnie bez najmniejszego problemu. I wszystko będzie chodziło tak jak należy. Okej, i teraz nasuwa się pytanie, po co jest to bezpieczne sprzęgło i w jakim celu się go stosuje? Już spieszę z odpowiedzią. Mianowicie po to jest bezpieczne sprzęgło, tak jak pokazałem wcześniej, żeby właśnie z jednej strony mógł być zostawiony klucz, żeby z zewnętrznej strony można było otworzyć. Kiedy się to stosuje? Warto wziąć pod uwagę zakup takiego zamka, jeśli na przykład opiekujemy się starszą osobą i... No i ta osoba ma już na przykład jakieś problemy z pamięcią, zostawia klucz po prostu włożony w zamek i no żeby nie było z tym problemu, to po prostu przychodzi mi za każdym razem, czy zostanie zostawiony klucz w zamku, czy nie. Takie drzwi otworzymy, nie wiem, jakby ta osoba na przykład zasłabła, a nie byłoby tego bezpiecznego sprzęgła, a włożony byłby klucz od środka i nie dałoby się go przepchnąć, wtedy już trzeba ingerować w zamek, wzywać ślusarza, no a czasami, że tak powiem, każda minuta jest na wagę złota, więc wtedy jest to na pewno dobrym rozwiązaniem. Kiedy też jest lepsze rozwiązanie zastosować bezpieczne sprzęgło w jakim zamku? No na przykład w drzwiach z doświetlem tak zwanym, jeśli jest w drzwiach wycięta no po prostu otwór, jest szyba wstawiona, żeby więcej światła wpadało po prostu do mieszkania. To również jest dobre rozwiązanie, bo nawet gdyby ktoś wybił szybę, wydubał ją, przełożył rękę, jeśli jest pokrętło od strony wewnętrznej, no to można normalnie takie drzwi otworzyć, natomiast jeśli jest bezpieczne sprzęgło, no i oczywiście nie ma klucza zostawionego w środku, no bez najmniejszego problemu wtedy wkładka robi swoją robotę. No i to są przykłady, chociażby jedne z wielu, w jakich no, warto jest zastosować właśnie bezpieczne sprzęgło. No myślę, że już dokładnie wyjaśniłem ten wątek, myślę, że wszystko jest jasne. I co? Bądźcie bezpieczni, bądźcie ostrożni. Zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się, hej!